To profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs. Witam bardzo serdecznie. To kolejny odcinek mojego vloga, już w nieco innej scenerii. Witam w bardzo dobrych humorach, no bo wczoraj dwa polskie kluby przybliżyły się do tego, żeby zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów, a to byłaby sytuacja, której nie mieliśmy od sezonu 2015-16, kiedy w fazie grupowej Ligi Europy grała zarówno Legia Warszawa, jak i grał Lech Poznań. No ale na razie jeszcze spokojnie, jak powiedział kiedyś jeden z bohaterów Pulp Fiction, a później spopularyzował to w tym naszym sportowym świadku Paweł Zarzeczny, to jeszcze nie jest czas na lizanie się po wiadomo czym. Na razie zapraszam na kilka wniosków po wczorajszych meczach Rakowa Częstochowa ze Slavią Praga, a także Lecha Poznań z Dudelange. Jeszcze zanim zaczniemy, dwa szybkie ogłoszenia. Pierwsze jest takie, że jeden z widzów mojego vloga poprosił mnie o to, żeby wspomnieć o zbiórce, która może uratować życie małej Zosi. Link do tej zbiórki znajdziecie w opisie i jeśli ktoś z Was ma możliwość, żeby pomóc, no to z góry dziękuję. Druga sprawa jest taka, że w przyszłym tygodniu zaczynam urlop, więc nie będę mógł nagrywać regularnych vlogów, ale jeszcze jakieś Q&A pewnie zdążyłbym zrobić, tak, o ile oczywiście macie do mnie jakieś pytania. No jeśli macie, no to po prostu walcie w komentarzach. Ivi Lopez versus Puchary 1-1. Chyba tak możemy w skrócie podsumować dotychczasową przygodę na europejskiej arenie najlepszego w tej chwili piłkarza ekstraklasy. W Hiszpanii nie miał okazji, żeby w nich grać, choć byli też tacy, którzy domagali się dla niego szansy, kiedy był piłkarzem rezerw w Sewilli, a klub ten zdominował rozgrywki Ligi Europy. No ale może ten czas już zostawmy i skupmy się na Iwim jako piłkarzu Rakowa, no bo to jest teraźniejszość, no i teraźniejszość taka, która jest dla nas bardzo przyjemna. Iwi miał z europejskimi pucharami swój rachunek do wyrównania, no bo gdybym miał wskazać taki jeden czynnik, którego zabrakło Rakowowi rok temu, żeby awansować do fazy grupowej europejskich rozgrywek, no to chyba wskazałbym właśnie bardzo słabą postawę tego piłkarza. On wtedy nie zachwycił ani z Suduwą, ani z Rubinem, ani z Gentem. No i doszło nawet do tego, że w tym rewanżu przeciwko Belgom, w tym kluczowym spotkaniu, usiadł na ławce rezerwowej, żeby z tej ławki podziwiać, oglądać to, co prezentują Fabio Sturgeon i Marcin Cebula. No i na boisku pojawił się już przy stanie 0-3. Dziś, jak popatrzymy sobie na to, jak wpływowym piłkarzem dla tej drużyny stał się Iwi, aż trudno to sobie wyobrazić. Przeciwko Astanie strzelił gola, zaliczył dwie asysty i było to po prostu udokumentowanie jego świetnej gry. Na tyle świetnej, że w rewanżu mógł już sobie odpocząć. Przeciwko Spartakowi Trnawa miał bezpośredni udział przy każdej z trzech bramek. No a ze Slavią był po prostu tym piłkarzem, który robił różnicę. I mam tutaj na myśli po pierwsze tego pięknego gola, ale nie tylko tego pięknego gola, no bo oczywiście to, że poszedł na dwóch rywali i strzelił bardzo ładnie swoją słabszą nogą, na pewno trzeba bardzo mocno doceniać, ale było też dużo takich fragmentów w trakcie tego meczu, gdzie przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że Iwi był tym piłkarzem, który dawał Rakowowi taką pewność, że oni pod względem piłkarskim nie muszą mieć kompleksów w porównaniu do wczorajszego rywala. I dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że jak tak sobie prześledzicie wywiady, których udzielił Marek Papszon po ostatnim sezonie, po zdobyciu wicemistrzostwa, no to na pewno wyłapiecie, że szkoleniowiec Rakowa sporo mówił o tym, że przy całej jakości, którą prezentuje jego zespół w grze bez piłki, trochę brakuje mu jeszcze więcej jakości piłkarskiej, na przykład w porównaniu z indywidualnościami Lecha Poznań w tej mistrzowskiej kampanii. I to się miało zmieniać za sprawą nowych piłkarzy, którzy trafili do Rakowa albo zimą w poprzednim sezonie, albo teraz latem, ale warto podkreślić, że w tym aspekcie Iwi jest jak najbardziej postacią kluczową. No i cóż, jakiś czas temu zrobiłem w formie vloga ranking najlepszych obcokrajowców w historii Ekstraklasy i wiemu, jak być może pamiętacie, dałem wyróżnienie, czyli był on w top 30, ale poza dziesiątką i wtedy wydawać by się mogło, że to trochę na wyrost i mi, no bo o tym mówiłem i wam, no bo też były takie komentarze, ale warto podkreślić, że tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wcześniej w przypadku Iwiego brakowało mi jeszcze takich dwóch stempli, żeby mówić o nim jako o jednym, o najlepszym z najlepszych, czy umieszczać w gronie tych najlepszych z najlepszych. Pierwszym było zdobycie ze swoim klubem Mistrzostwa Polski, drugim zaliczenie z polską drużyną fajnej przygody w europejskich pucharach. I o ile w pierwszym przypadku jeszcze trochę zabrakło, niewiele, ale jednak zabrakło, może do trzech razy sztuka, no to w drugim jest on na najlepszej drodze, żeby ten punkt też odhaczyć.
Ivi to oczywiście ogromna klasa, ale sam jednak meczów nie wygrywa, bo w zasadzie nikt tego sam nie robi, wbrew temu, co czasami się mówi. Dlatego chciałbym powiedzieć o jeszcze dwóch piłkarzach Rakowa-Częstochowa i może nie o Franie Tudorze, no bo Fran Tudor pewnie obok Iwiego jest najlepszym piłkarzem tej drużyny i wczoraj było to znów bardzo mocno widać, no ale do tego już na swój sposób się przyzwyczailiśmy. Pierwszym piłkarzem, o którym chciałem powiedzieć, jest Zoran Arsenić, czyli nowy lider defensywy zespołu z Częstochowy. Podkreśliłem to nowy, no bo jak obserwujemy, jak on gra w tym sezonie, no to można by było pomyśleć, że on tę rolę pełni już od wielu lat, na przykład przechodząc z Rakowem drogę od drugiej ligi aż do europejskich pucharów, a nic, no a tymczasem jest tak, że on w poprzednim sezonie, jeśli wszystko dobrze sprawdziłem, no bo weryfikowałem sobie to mecz po meczu, zagrał w tym systemie jako centralna postać defensywy tylko raz i nie skończyło się to zbyt dobrze. Mowa o tym meczu z Jagiellonią Białystok, przegranym wysoko 0-3, w którym Marek Papszon sporo eksperymentował ze składem. Te role, czyli rolę centralnej postaci defensywy, pełnili na zmianę w zależności od dostępności najczęściej Tomas Petraszek i Andrzej Niewulis i wypadnięcie tych dwóch zawodników w tym samym czasie dla wielu klubów byłoby tragedią. Zresztą tych przykładów nie trzeba daleko szukać, a zwróćcie uwagę na to, że Arsenić gra tak dobrze, że w zasadzie o ich absencji się nie mówi. Jest bardzo pewny w pojedynkach, szczególnie tych główkowych, bardzo inteligentnie się ustawia, dokłada w swoje w rozegraniu piłki, no generalnie zapewnia Rakowowi duży spokój, no jest takim kolejnym nieoczywistym piłkarzem, który w tej drużynie robi karierę, bo jak tak sobie prześledzimy karierę Arsenicia, oczywiście po transferze do Ekstraklasy, no to w Wiśle Kraków był to piłkarz chwalony, doceniany, pewnie głównie ze swoją uniwersalność, no bo on tam obstawiał kilka pozycji, takie były czasy, że trzeba było w wtedy, jeśli dobrze sobie przypominam, dość mocno łatać. Miał też całkiem niezłe liczby w ofensywie, a to zawsze jest jakiś plus w przypadku obrońcy, no ale już później po tym transferze do Jagiellonii często był takim zapalnikiem, czy wręcz memem, jak tam padła jakaś głupia bramka przeciwko Jagiellonii. Jak Jagiellonia straciła jakąś głupią bramkę, no to można było zakładać, że Arsenić będzie w to zamieszany. Później wrócił na chwilę do ojczyzny. W Rakowie też nie odpalił od razu, no bo można sobie nawet przypomnieć jego debiut, kiedy w meczu z Krakowią dostał on czerwoną kartkę, ale jednak krok po kroku Marek Papszun go zbudował, no i dziś czerpie z tego korzyści. Drugim graczem jest Valerian Gwilia, który godnie zastępuje kontuzjowanego Bena Ledermana i to jest taki przykład na to, że warto budować sobie szeroką kadrę i opłacać w dość wysokie kontrakty, nawet w przypadku tych piłkarzy, którzy stanowią uzupełnienie tego składu. Z Gwilią było tak, że Raków się trochę na niego naczekał, no bo kiedy wygasł jego kontrakt z Legią Warszawa, on liczył na to, że wyjedzie, że z Ekstraklasy wyjedzie, ostatecznie w niej został, pod koniec okienka trafił do Częstochowy i jak na ten klub zaskakująco szybko dostawał dużo szans na to, żeby się pokazać, co też miało związek z problemami zdrowotnymi innych piłkarzy, no ale już wiosną był piłkarzem, który grał naprawdę niewiele, tylko 4 razy wychodził w podstawowym składzie i gdy dochodziło do tych najważniejszych spotkań, Marek Papszun raczej z jego usług nie korzystał, wolał innych zawodników. Teraz Gruzin wskoczył w trudnym momencie, no i naprawdę dał radę. Muszę wam powiedzieć, że byłem na tym rewanżowym spotkaniu pomiędzy Rakowem a Spartakiem Trnawa. Siedziałem wtedy na wysokości ławki rezerwowych, więc zwracałem uwagę na to, jak na wydarzenia boiskowe reaguje Marek Papszun. No i przede wszystkim bardzo dużo uwag było skierowanych do Władysława Gutkowskisa, któremu szkoleniowiec Rakowa cały czas dawał sygnał do pressingu, no ale też sporo uwag leciało w kierunku środkowych pomocników, konkretnie z tego powodu, że Marek Papszun miał pretensje o to, że nie zbierają drugich piłek, no bo w jego ocenie to był taki, to była taka najgroźniejsza broń Spartaka Trnawa i potem powstawało największe zagrożenie i w tym meczu ze Slawią pewnie ten aspekt nie był aż tak istotny, no bo Slavia to jest drużyna, która nie bazuje aż tak bardzo na prostych środkach, ale generalnie na meczu nie byłem, ale generalnie gdybym miał stawiać, no to wydaje mi się, że tych uwag kierowanych w kierunku Gruzina było już znacznie mniej niż przed tygodniem. Oczywiście wczoraj każdy piłkarz Rakowa zrobił swoje, no możemy powiedzieć, że prawie każdy, no bo poza Kacprem Trelowskim, który dał się pokonać naszą tajną bronią, czyli centrostrzałem. Szkoda, wielka szkoda, no bo to by było w zasadzie jedyne celne uderzenie, jeśli w ogóle można to tak nazwać, na bramkę Rakowa Częstochowa w tym spotkaniu i trzeba przyznać, że jest to jakaś różnica w porównaniu do poprzedniego podejścia Rakowa do europejskich pucharów. Wtedy Kowacewicz bronił tak fantastycznie, że błyskawicznie wyrósł na gwiazdę ligi, a teraz jednak
drżymy o to, czy bramkarz Rakowa sobie poradzi i tu już nawet nie mówię o tym jednym spotkaniu ze Slawią Praga, mówię też o tym, że w meczach ze Stalą Mielec, z Jagiellonią Białystok, Trelowski też bardzo pewny w swoich interwencjach, no jednak nie był. Oczywiście to jest młody bramkarz, to jest bramkarz, który musi popełnić swoje błędy, pomimo tego, że no, ma ogromny potencjał, z którym trudno dyskutować, no ale chyba jednak wolelibyśmy, żeby robił to nie w meczach o taką stawkę. Kovacevic być może zdąży na rewanż, został zgłoszony do tej fazy rozgrywek i chyba tak dla wszystkich byłoby najlepiej, gdyby zdążył, choć oczywiście wszystko może się tutaj zdarzyć, odpukać, włącznie z jakimś, nie wiem, babolem tego bardziej doświadczonego bramkarza. Generalnie w tym spotkaniu Rakowa ze Slawią podobało mi się jeszcze to, o czym często zapominamy, gdy skupiamy się na wyniku, i to, co można zamknąć w takim stwierdzeniu: kultura gry. Ja wiem, że dla wielu to jest taki wytrych, takie hasło, które funkcjonuje bardziej na potrzeby publicystyki, ale moim zdaniem jednak warto zwracać na nią uwagę i to na przykład boli w przypadku meczów reprezentacji Polski, kiedy nie potrafimy zaprezentować właśnie tej kultury gry w meczach przeciwko zdecydowanie słabszym rywalom. To boli również często w przypadku meczów w eliminacjach do europejskich pucharów, gdy albo ziszcza się podobny scenariusz jak w tych spotkaniach kadry, albo też jak na dłoni widzimy, jak wiele nam pod tym względem brakuje do tych trochę lepszych drużyn. I nawet jeśli sobie weźmiemy ten zeszłoroczny mecz Rakowa z Gentem, ten wygrany pierwszy mecz, gdy udało się uzyskać zaliczkę, no to pod tym względem jest jakaś różnica, bo jeśli chodzi o konstruowanie akcji, no to jednak Belgowie byli dużo lepsi i rewanż no tylko uwypuklił. Przeciwko Slawii wyglądało to już zupełnie inaczej i to cieszy chyba nawet najbardziej, no bo Raków wyszedł na drużynę ze zdecydowanie większym doświadczeniem w europejskich pucharach, nawet jeśli trochę zmienioną, no to cały czas mówimy o ćwierćfinaliście ostatniej edycji Ligi Konferencji, rok wcześniej o ćwierćfinaliście Ligi Europy, o zespole, który 5 lat z rzędu gra w fazie grupowej różnych rozgrywek, a tutaj tej przepaści nie było widać, a o tym, jak wiele potrafi, jak dużą różnicę potrafi zrobić doświadczenie, no dobitnie przekonał się Lech, który mierzył się z Karabachem. Po tym, jak okazało się, że Raków będzie musiał rywalizować z Czechami, ja mówiłem o tym, że potrzebne będzie trochę szczęścia, żeby nawiązać walkę. Może nie tyle szczęścia, co miała Legia Warszawa w przypadku tego meczu rewanżowego, gdy rywal w trzeciej minucie wyleciał z czerwoną kartkę, ale trochę jednak tak. Tymczasem okazało się, że tutaj szczęście było po stronie gości, no i sprowadza się do tego, że oni mają tylko jednobramkową stratę przed rewanżem. Przed rewanżem, który będzie bardzo trudny, trzeba to podkreślać. W mojej ocenie cały czas faworytem, tak powiedziałbym, 55-45 do awansu jest zespół, który no, będzie gospodarzem tego rewanżowego starcia, ale też jeśli Raków skoczy na ten poziom, który zaprezentował wczoraj w Częstochowie, no to my możemy być w miarę spokojni. Temat kultury gry to byłby całkiem niezły sposób, żeby płynnie przejść do Lecha Poznań, ale pozwólcie, że poruszę jeszcze jedną kwestię i może trochę ucieknę w dygresję, mianowicie to, że w eliminacjach do europejskich pucharów nie ma VAR-u, szczególnie w tej ostatniej rundzie, jest jakimś nieporozumieniem i tu już nawet nie chodzi o to, że Raków został wczoraj skrzywdzony, no bo ten kijek zawsze ma dwa końce, bo można powiedzieć, że w Trnawie Rakowowi ten brak VAR-u pomógł, tak samo w przypadku Lecha Poznań z Karabachem mu zaszkodził, wczoraj z Dudelange pomógł i tutaj ten bilans, nie wiem, czy wychodzi na zero, pewnie nie wychodzi, ale sędziowie mylą się w dwie strony, ale wydaje mi się, że po prostu gra toczy się już o zbyt wysoką stawkę, żeby polegać tylko na dyspozycji arbitrów i mam takie wrażenie też, że nie będę tutaj oczywiście zgrywał jakiegoś eksperta od spraw sędziowskich, że sami sędziowie też nie do końca sobie w niektórych przypadkach radzą z brakiem technologii. Tak na logikę, albo sądząc po wypowiedziach różnych arbitrów, sędziowanie z VAR-em i bez VAR-u to trochę dwa różne zawody, może nie diametralnie różne, no bo jednak te kariery sędziów trwały długo bez właśnie tej technologii, która pomagała podejmować właściwe decyzje, ale trudno nie odnieść takiego wrażenia, że niektórzy rozjemcy spotkań gubią się właśnie przez to, że nie mogą już odwołać się do VAR-u. Poza tym nie wiem jak wam, ale mi mecze bez VAR-u po prostu ciężko się dzisiaj ogląda. Niby to tylko kilka lat z tą technologią, a mam takie wrażenie, jakbyśmy mówili o całej epoce i cofnięcie się do poprzedniej wcale nie jest tak łatwe. Oczywiście tutaj pojawiają się różne argumenty, na przykład o tej płynności gry, która bez VAR-u jest pewnie większa, ale w moim przypadku jest to cena
mianowicie te zaburzenia w płynności gry, którą ja jestem w stanie zapłacić, żeby oglądać mecze albo bez pomyłek sędziowskich, albo z ograniczonymi pomyłkami sędziowskimi. Oczywiście logistycznie pewnie jest to pewne wyzwanie, żeby to ogarnąć, no bo tylko wczoraj rozgrywano 31 meczów w zasadzie na całym kontynencie, no ale sądzę też, że przy możliwościach, które ma UEFA, nie jest tak, że nie da się tego zrobić, no i przynajmniej wprowadzić VAR na tę ostatnią rundę play-off, która już decyduje o tym, kto zagra w fazie grupowej o duże pieniądze, a kto będzie musiał obejść się smakiem. Lech Poznań wygrał z Dudelange i w zasadzie na tym stwierdzeniu moglibyśmy zakończyć omawianie tego spotkania, no ale też nie ma tak łatwo. Paradoksem całej tej sytuacji jest to, że Raków chwalimy za europejską przygodę. Ekipa Marka Papszona też lepiej prezentuje się w lidze, no bo tam oczywiście jakieś punkty pogubiła, ale też dramatu cały czas nie ma, a mimo wszystko to Lech, ten klub, w którym trwa właśnie jeden wielki pożar, cały czas jest bliżej tego, żeby zagrać w fazie grupowej Ligi Konferencji, no bo i rywal słabszy, i zaliczka troszeczkę większa. Oczywiście Lech Poznań na to sobie w jakiś sposób zapracował, no ale tutaj też trudno nie dostrzec jakichś przewrotów w całej tej sytuacji. Mam wrażenie, że obecnie śledzenie Lecha Poznań to jedno wielkie wyczekiwanie na moment przełomowy, wypatrywanie go, a ten nie pojawia się na horyzoncie, choć wszyscy już mają odciski od przyciskania do skóry lornetek. I tutaj nie mówię o klubie jako całości, bo wydaje mi się, że w tym wypadku kibice stracili już wszelką nadzieję i dali wczoraj temu wyraz, wywieszając dość wymowne transparenty na trybunach, transparenty zachęcające Piotra Rutkowskiego do tego, żeby jednak się poddał, czy też wyliczające dokonania Karola Klimczaka czy Tomasza Rząsy. Mówię tutaj o tej drużynie, bo cały czas trudno uwierzyć, że ten skład pomimo wielu problemów kadrowych wygląda aż tak bardzo nieprzekonująco. Choćby powroty tych kontuzjowanych piłkarzy, wczoraj Milicia, pewnie niedługo Sadki, w dłuższej perspektywie Salamona czy Baluły, to zawsze są jakieś promyki nadziei, że za chwilę będzie lepiej. No ale to wciąż sfera tylko pobożnych życzeń, no bo niezależnie od tego, kto wychodzi na boisko, ta gra kolejorza nie zaczyna się zazębiać. Był bardzo udany mecz z Dynamem Batumi, wysoko wygrane spotkanie i wtedy rzeczywiście postawa Lecha mogła się podobać, no bo od początku podyktował on swoje warunki, później przetrwał jakieś podrygi rywala, a następnie go dobił, ale całościowy obraz jest taki, że i proporcje za kadencji Johna van den Broma i późniejszy rozwój wypadków każą zrzucić to tamto spotkanie, tamten udany wieczór tylko na karp przypadku. Akurat świetnie dysponowany był Michał Skuraś, który w pół godziny strzelił tyle samo goli, co przez cały poprzedni sezon i jakoś już poszło, ale to tylko jakieś odchylenie od smutnej normy kolejorza. Lech dziś bazuje właśnie na takich indywidualnych zrywach, w zasadzie bazuje przede wszystkim na nich, czasami daje to lepszy efekt, jak w przypadku tego meczu, o którym przed chwilą powiedziałem, albo w przypadku tego rewanżowego spotkania z Wikingurem, kiedy bardzo dobrze zagrał Joel Pereira, czasami gorszy, bo sprowadza się tylko do tworzenia zagrożenia, jak wtedy, kiedy Citaiszwili szarpał przeciwko Śląskowi Wrocław, no ale z reguły jest tak, że musimy się upewniać, czy aby na pewno oglądamy mistrza Polski z poprzedniego sezonu, co do którego, no nie ukrywajmy, mieliśmy jakieś nadzieje. O tym, jaka to jest brzytwa, której musimy się chwytać, dobrze też świadczy dyspozycja liderów, na których postawie w teorii można by się było oprzeć, no bo Lech, co jest dość smutne, stał się w zasadzie taką drużyną bez pewniaków. Jak sobie popatrzymy na tych piłkarzy, którzy z reguły na początku z tego sezonu są dostępni, no to mamy Pereire, Reboczo, Kalsztrema, Amarala i Szaka i wydawałoby się, że to są piłkarze, którzy nie zejdą poniżej pewnego poziomu na dłużej niż, nie wiem, jeden, dwa mecze, a jednak się okazało, że jak najbardziej może być tak, że zejdą, a to przecież pół drużyny, czyli całkiem dużo. Rezultat tego jest taki, że nawet jak coś wydaje się w przypadku Lecha spacerkiem, jak ten rewanż z Wikingurem, mówię tutaj już o przebiegu gry, jak ten wczorajszy mecz z Dudelange, to Lech na koniec i tak wdepnie w psią kupę i zafunduje jakąś nerwówkę, no bo taką nerwówką była dogrywka w meczu z drużyną z Islandii, kompletnie niepotrzebna. No i tak też było wczoraj, kiedy Antonio Milić obejrzał w końcówce czerwoną kartkę. No i też rywal stworzył sobie kilka okazji, mógł strzelić bramkę i ta zaliczka nie byłaby już tak przyjemna.
To oczywiście zmusza nas do rozmowy o trenerze, bo przy całej trudności tego położenia, w którym się znalazł, przy całej nieudolności władz Lecha Poznań, to jednak on odpowiada na końcu za to, co widzimy na boisku. I może ujmę to w ten sposób, że John van den Brom stawia nas w takim dość niezręcznym położeniu, przynajmniej ja mam takie odczucie, że stawia nas w niezręcznym położeniu, no bo ja bym bardzo nie chciał popadać w takie populistyczne tony, czy też wzorem prezesów, których często krytykowałem, robić z niego kozła ofiarnego całej tej sytuacji, ale z drugiej strony też nie za bardzo jest tutaj na czym budować linię obrony, nie za bardzo daje on nam powody, żeby taką linię obrony w jakiś sposób zbudować. Innymi słowy, on nie pomaga nawet tym osobom, które wierzą, że do Polski przyjechał fachowiec, który Anderlechtu, Genku czy też Alkmaar nie prowadził dlatego, że ktoś się pomylił. Nie pomaga ludziom, którzy mają więcej cierpliwości, czy też życzliwości w stosunku do niego i pamiętają jednak o tym, że działa w kryzysowych sytuacjach i też wylądował w kryzysowej sytuacji, też wylądował w innej kulturze piłkarskiej, więc też pewnie potrzebuje trochę czasu na aklimatyzację. Podsumowując, no, dawanie czasu trenerom ma jak najbardziej sens, ale tylko wtedy, jeśli mamy takie poczucie, albo przynajmniej podejrzenie, że my czasu z tym danym konkretnym trenerem po prostu nie tracimy. I tu już nie chodzi nawet o to, co John van den Brom mówi, albo czego nie mówi, no bo choć to zachowanie względem Ligi plus Ekstra było obiektywnie słabe, no to jednak jest to jakiś wątek poboczny. Chodzi o samą grę zespołu, w której nie widać myśli przewodniej, no i chodzi też o formę poszczególnych piłkarzy, której też nie widać. Mi osobiście brakuje też tutaj jakiegoś planu B, jakiejś próby ożywienia zespołu przez trenera, dania mu impulsu i jest to oczywiście dość ryzykowne stwierdzenie, no bo ktoś mógłby tutaj spokojnie skontrować, że jak ja chcę planu B, skoro nawet nie za bardzo widać ten plan A i tutaj z mojej strony niełatwo byłoby o ripostę, no ale może zastanówmy się nad tym, czy to oczywiście hipotetyczna sytuacja, jeśli John van den Brom zostanie zwolniony we wrześniu, no to będzie on mógł stanąć przed lustrem i tak powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem, ale się nie udało. No ja mam takie poczucie, że nie do końca będzie mógł to zrobić. No i nie mówię tutaj o żadnej rewolucji, na przykład o przejściu na trójkę środkowych obrońców, no bo skoro Lechowi nie udaje się stworzyć duetu, który byłby w stanie zagrać ze sobą przynajmniej trzy mecze z rzędu, no to byłoby to dość głupie, żeby czegoś takiego wymagać, ale mówię o jakimś klarownym pomyśle, po którym byłoby widać rękę trenera, a jeśli nawet nie o tym, no to nawet o jednym aspekcie, po którym byśmy mogli stwierdzić, że to rzeczywiście jakoś zaczyna funkcjonować, chociażby o stałych fragmentach gry, no bo często jeśli są jakieś mankamenty w grze, no to właśnie w ten sposób udaje się je przykryć właśnie ze względu na skuteczność w tym aspekcie, a tego wszystkiego po prostu nie ma, a to, o czym mówię, wydaje mi się o tyle ważne, że jeśli założymy sobie, że Lech nie roztrwoni tej przewagi, którą wypracował sobie w pierwszym meczu z Dudu Delange, no to za chwilę wskoczy w taki tryb mecz, regeneracja mecz, tam chyba będzie do rozegrania przed przerwą na kadrę 8 spotkań w 25 dni, no i historia pokazuje, że w takiej sytuacji trzeba być przygotowanym na naprawdę różne scenariusze. Pewnie dzisiaj kursy na to, że po tym okresie, czyli do tej przerwy na kadrę, Holender dalej będzie prowadził kolejorza, nie są dla niego zbyt korzystne. Poprawia je zapewne trochę fakt, że to dla Lecha byłaby pomyłka z rodzaju tych kosztownych, więc pewnie trudniej podjąć taką decyzję, ale tutaj naprawdę pozytywy znaleźć jest bardzo trudno, bo możemy powiedzieć, że okej, przepychanie meczów w europejskich pucharach to też jest jakaś umiejętność, no ale chyba trzeba by było jeszcze poprzepychać trochę meczów w lidze, żeby jakiś optymizm zbudować. I to tyle ode mnie na dzisiaj. O Lechu trochę krócej i trochę bardziej ogólnie, ale wybaczcie, po tak meczu, czy też po takim początku w wykonaniu mistrza Polski, jakoś trudniej skupić się na postawie poszczególnych piłkarzy i grze. Podobał mi się wczoraj na przykład Pedro Rebocho, no ale tak jak mówiłem wam wcześniej, tutaj zrywy, przypadki i tak dalej. Pamiętajcie o zbiórce, do której link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie o pytaniach, jeśli jakieś macie. No i do zobaczenia następnym razem. To profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs!